Łukasz Lemanik, witam Państwa serdecznie i zapraszam na magazyn sportowy. Niezwykle udane rozgrywki T-Mobile Ekstraklasy zakończyli piłkarze KGHM Zagłębia Lubin. Podopieczni Pawła Chapala wygrali na własnym stadionie z krakowską Wisłą aż 4-1. Zapraszamy Państwa do obejrzenia pomeczowej konferencji z udziałem obydwu trenerów. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolony, muszę powiedzieć, dla jednej rzeczy, a to jest, że jestem rok, trochę więcej jak rok czasu temu tutaj w Lubinie. Je to pierwszy mecz w domu, cośmy wygrali z większym wynikiem jak o jednu bramku, także bardzo jestem zadowolony. Graliśmy dzisiaj bardzo konsekwentnie, czekaliśmy na swoje okazje, wiedzieliśmy, że Wisła się dużo utrzyma przy Pilce, mají dobrych zawodników. No a zdarzyło się nam dobić to najważniejsze, tu pierwszą bramku, także myślę, że po ładnej akcji, gdy praktycznie jsme donutili protivníka, aby hrál ještě více dopředu, aby se snažil zdobit branky a vydařilo se nám z těch kontratáků stvořit už situaci, jenom následné tři jsme zrealizovali. No a vyhráli jsme, když je zasluženě. Jediné, co mě tom trochu nesedí v tom meču, je ten kárný, dlatego, že za mě byl. No dla mě, já nevím, myslím, že nebyl ten kárný, ale to už decizia Senžeho a měli to dla Pavla Vidanova, že nemůže brát pierší kolejku, dostal štětou žlutou kartku a następného Michala Gulivy, který bardzo chtěl Dišaj odchytat zere v týlu, takže to asi všechno. Děkuji bardzo i teraz proszę Państwa o zadawanie pytań do trenera. Dzień dobry, tak? Panie trenerze, łatwo było mobilizować drużynę na drugą połowę, po tym jak było 3-0 i w zasadzie no, robili z Wisłą co chcieli w pierwszej połowie. Tak, było to trudne. Myśmy chcieli być koncentrowani aj w początku drugiej połówki. Myślę, że tych pierwszych 7-8 minut nam to nie szło, ale bardzo ważne była też ta bramka z toho Żyworóżnego. Praktycznie ta ustaliła wynik a już jsem wiedział, że no, wierzył, że drużyna już się taki mecz nenechá wziąć. Takže w kabinie w polówce byla bardzo, bardzo jsme chtěli, aby zawodnicy byli koncentrowani od pierwszej minuty drugiej polówki, dlatego że bardzo wcześniej jsme patrzyli mecz Śląska z Jagiellonią, która taky prowadziła 3-0 a przyszły. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania do trenera? Ja może jeszcze o Papadopoulosa się spytam. No wyszło na Pana, że to jest na tyle dobry zawodnik, że się rozkręci i potem po tych pierwszych trzech meczach to chyba ta runda była bardzo dobra. Tak, Wiszek pokazał, że to bardzo dobry napastnik. Ale ja myślę, że to jest taki zawodnik do zespołu, który walczy pro resztę zawodników. No, pokazał, że to jest dobrym napastnikiem. No, jedyne, co mu brakowało na początku, on był po kontuzji a duży czas mu trwało, než se dostał do formy. Ale ja myślę, że przekonał kibiców a wszystkich, że to jest bardzo dobry napastnik. Gdy traci się dwie bramki, trzecią bramkę dostaje się, no to motywacja też jest inna. Też przeżywałem takie mecze i wiem, że są mecze, kiedy nie zawsze wszystko wychodzi. Jeszcze jak dostaje się nie po świetnych akcjach, tylko po własnych błędach bramki, to automatycznie wtedy gra, można powiedzieć, siada. Pewne zwycięstwo w 10. kolejce PGNiG Superligi Piłkarek Ręcznych zanotowały podopieczne Bożeny Karkut. Zawodniczki KGHM Metrako Zagłębia Lubin rozbiły na własnym parkiecie Beskid Nowy Sącz aż 33-22. Miedziowe szybko wypracowały sobie wyraźną przewagę. Po kwadransie było już 9-2. W pierwszej połowie zawodniczki Beniaminka miały wielkie problemy ze sforsowaniem defensywy Zagłębia i pokonaniem Moniki Maliczkiewicz. Do przerwy podopieczny Bożeny Karkut wypracowały sobie 10-bramkową przewagę i utrzymywały ją przez większość część spotkania, wygrywając 33-22. Cieszą kolejne dwa punkty. Cieszy mnie też to, że w ciągu trzech dni obawiałam się trochę po tym naprawdę dobrym meczu w Gdyni, w dobrym tempie od pierwszej do ostatniej minuty. Obawiałam się, czy dzisiaj to tempo utrzymam w obronie. Było całkiem nieźle. Trenerka drużyny przeciwnej mu już flankowała skuteczność, a ja za to pochwalę Monikę Maliczkiewicz w bramce i wszystkich obrońców, bo to się pewnie tak z tym wiąże, że jak trochę obrońcy przeszkadzają, bramkarz w lepszej dyspozycji, to i zawodnikowi trudniej rzucać.
Niemniej jednak tak już zostało powiedziane i ja zawodniczkom przed meczem mówiłam, że zespół z Nowego Sącza przyjedzie i będzie od pierwszej do ostatniej minuty po prostu tutaj walczył. No i nie zawiodło mnie, walczyły do końca. Mecz mimo wysokiego wyniku wydaje mi się, że obfitował w dobre tempo, w dynamiczne akcje i wiele ciekawych interwencji, bramkarek i akcji 1-1 z obu stron. No na pewno dziewczyny walczyły. Myślę, że my też ze skutecznością mieliśmy trochę problemów. Trochę 100% sytuacji zmarnowałyśmy. I gdybyśmy potrafiły to zamienić na bramki, wynik by był zdecydowanie wyższy. No ale cieszą dwa punkty i to, że wygrywamy od siebie i jesteśmy na pozycji wicelidera. Zespół Beniaminka mógł być zadowolony ze swojej postawy. Tym bardziej, że na mecz z wicemistrzem Polski Beskid udał się w mocno okrojonym składzie. My przyjechaliśmy do Lubina w tak okrojonym składzie, że od razu wiedzieliśmy, że to spotkanie nie będzie po naszej stronie, jeżeli chodzi o wynik. Natomiast cieszymy się przede wszystkim z tego, że dziewczyny podjęły walkę. Dzisiejszym chciałbyśmy zakończyć przede wszystkim bez żadnej kontuzji. Myślę, że zagrałyśmy nie najgorzej, chociaż właśnie ta skuteczność szwankowała i to bardzo. Dzięki wygranej KGHM Metrako Zagłębie Lubin umocniło się na drugim miejscu w tabeli. Nie było niespodzianki w pierwszym meczu rundy rewanżowej rozgrywek PGNiG Superligi Mężczyzn. Zagłębie Lubin przegrało na własnym parkiecie z mistrzem Polski Vive Targi Kielce 29-44. Po kwadransie Kielczanie prowadzili już różnicą 10 bramek. Podopieczni Bogdana Wenty byli lepsi w każdym elemencie gry, a z minuty na minutę powiększali swoją bramkową przewagę. W drugiej połowie Lubinianie zniwelowali nieco straty, ale w ostatnich fragmentach znów uwidoczniła się duża przewaga przyjezdnych, którzy ograli Zagłębie różnicą 15 bramek. Co do samego meczu można stwierdzić tak, trwa 60 minut i uczuliłem drużynę również w przerwie, jak i przed meczem, że każda bramka obroniona przeciwko Vive, każda bramka rzucona drużynie Vive, to jest pewien kapitał i ten kapitał trzeba hołubić, budować, no to może dać w przyszłości jakieś profity. No to jak zauważyli tutaj moi przedmówcy, faktycznie w pierwszej połowie Vive wyszło bardzo skoncentrowane i na niewiele nam pozwoliło, natomiast w drugiej połowie, jak powiedziałem, apelowałem do zawodników, każda akcja jest ważna, każda akcja jest tak, byśmy mieli, nie wiem, walczyć o zwycięstwo, czy zwycięstwo jedną bramką, czy na remis. Nie mówię, że koniecznie z drużyną Vive, ale ogólnie tak rzecz biorąc. No i w drugiej połowie nasza drużyna podjęła to wyzwanie i walczyła do samego końca. Troszeczkę eksperymentowaliśmy, wiadomo, mecz z Kielcami, każda drużyna z polskiej ligi, myślę, traktuje jako pewne wyzwanie, ale liczy się też z tym, że ciężko ugrać jakiś konkretny, korzystny wynik. W związku z tym próbowaliśmy różnych wariantów z myślą już o przyszłości, oczywiście nie umniejszając naszym dzisiejszym przeciwnikom, którzy nas pokonali. No ale tak powiedziałem, z każdego meczu trzeba wyciągać wnioski i te wnioski, mam nadzieję, że w przyszłości przy tej młodej drużynie te wnioski jakieś zostały wysunięte i zostaną zrealizowane na przyszłość. Także jeszcze raz gratuluję i życzę wesołych świąt również. Dzisiejszy mecz to była bardzo dobra lekcja piłki ręcznej dla nas, z której niestety otrzymaliśmy na najniższą ocenę. W pierwszą połowę zagraliśmy bardzo słabo, bardzo dużo błędów. Nie wiem, z czego to wynikało, czy z nerwów, czy z czego. Po prostu nie mieliśmy co zrobić z piłką, daliśmy niecelne piłki dookoła. Z tego bardzo dobrze zawodnicy z Kielc wyprowadzali kontrataki, z którymi można powiedzieć, że odjechali nam na 10 bramek i kontrolowali przebieg spotkania. W drugiej połowie myślę, że nawiązaliśmy troszkę lepszą walkę z zawodnikami Vive i gdzieś te zawody w drugiej połowie wyglądały troszeczkę inaczej. No, musimy wyegzekwować w najbliższym meczu błędy, które dzisiaj zrobiliśmy i patrząc w przyszłość pozytywnie. Pierwsza połowa była chyba lepsza w naszym wykonaniu, drugiej trochę brakowało nam chyba koncentracji. W obronie przede wszystkim jeszcze nie tak funkcjonowaliśmy. Bardziej chyba nastawieni na rozluźnioną grę i to było widać po kilku dobrych kontratakach w wykonaniu zespołu Lubina. Czy w kombinacjach tutaj ze Stankiem trochę tutaj brakowało chyba większej jeszcze koncentracji. Pierwsza połowa była jeszcze bardzo dobra. W drugiej połowie na parkiecie w ekipie Mistrzów Polski pojawił się były zawodnik Zagłębia Bartłomiej Tomczak. 7 lat uważam za bardzo miłe, bardzo
udane. Pierwszy raz było mi dane zagrać w tej hali, ponieważ w tamtym roku miałem kontuzję. Tak jak mówię, bardzo miło się wraca. Pamiętam te wszystkie wspaniałe chwile, te 4 medale, ten złoty. Tak jak mówię, miłe wspomnienia tylko i fajnie było to wrócić. Najbliższą sobotę w Zagłębie w derwowym spotkaniu podejmować będzie Chrobrego Głogów. To wszystko w dzisiejszym magazynie sportowym. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za tydzień.